Moi drodzy, w ogródku mamy pigwę, taką niedużą pigwę i zastanawiałem się, co z tego zrobić. Małgosia wzięła parę sztuk na ciasto i dzisiaj tak sobie pomyślałem, przecież mogę zrobić nalewkę, czyli pigwówkę. Nie wiem, czy to się tak nazywa. I słoik mam już wyparzony, tyle udało mi się zebrać, myślę, że to wystarczy i do roboty. Pigwę najpierw kroję. Kroję albo w plasterki, albo w takie ćwiartki, wyciągając pestki ze środka. Nie obieram ze skórki tej pigwy. Nic nie kombinuję, tylko po prostu tak jak jest ją w odpowiednim czasie zalejemy spirytusem i wódką. Tak. Troszeczkę będzie z tym zabawy, ale damy radę. Pigwowce z grubsza oczyszczone. Ale to jeszcze nie koniec, bo chciałem tylko pestki oczyścić z pestek. Teraz trzeba je dość drobno posiekać lub zetrzeć. One są miękkie, więc mogą być trudne w przetarciu przez tarkę. Więc muszę je po prostu cierpliwie pociąć. Pestek nie wyrzucałem, ponieważ wiem, że coś z nich można zrobić, ale nie wiem jeszcze co. Aha, jeszcze nie powiedziałem, że to jest pigwowiec japoński z takimi małymi owocami. O, tu jest jeden jeszcze taki niedojrzały do końca. Twardawy, a te reszty to są bardzo miękkie. No, i mamy pokrojone. Teraz kolejny krok. To jest wyparzony słoik. I wrzucamy do słoika taką warstwę 2-3 cm. I na to dajemy cukier. Około 3 łyżek na każdą warstwę. 3-4 łyżki. Tak, żeby tego cukru trochę było. I znowu kolejna warstwa. Raz, dwa. I kolejna warstwa. Słoik może trochę jest za duży, ale do słoika później musi się zmieścić jeszcze litr alkoholu. Czyli pół litra spirytusu oraz pół litra zwykłej wódki. Ale to dopiero za 7 dni. I to teraz będzie stało 7 dni. Ale codziennie, kilka razy dziennie, trzeba będzie potrząsnąć. No to spotykamy się za 7 dni. Co, kochanie, tu wlałeś? Pół litra spirytusu i pół litra wódki 40%. To będzie strasznie mocne. No ale prawdopodobnie tak się robi nalewki. No ja wiem, tylko że to jest w ogóle bardzo mocny alkohol, nalewka. No tak, ale tego się nie pije jak, nie wiem, jak wina czy lżejszych alkoholi, tylko to się traktuje jako lekarstwo. Mamy takich znajomych, którzy mają...
Nie piją alkoholu. Nie piją alkoholu, mają całą kolekcję najróżniejszych nalewek. I z orzechów, i z płatków róży. I jak do nich się jedzie z wizytą, to częstują tymi wszystkimi rodzajami nalewek. Jak tak też, się... też próbują, tak? Tak, ale jak tak spróbujesz 10-15 rodzajów nalewek po naparsteczku, to to swoje też robi, nie? No tak. Czyli my żeśmy zrobili, nastawiliśmy w zasadzie nalewkę z pigwowca. Czyli jak ona się będzie nazywać, ta nalewka? Z pigwowca japońskiego, więc możemy ją nazwać japońską nalewką. Nie, bo wiesz co? Bo często pigwa jest mylona z pigwowcem. Po prostu ludzie, widząc na przykład pigwowiec i pigwę, na wszystko mówią pigwa, a to jest różnica. Może niewielka, ale jednak są to zupełnie inne rośliny, bo pigwa jest kształtem przypominająca gruszkę duża, a pigwowiec jest mały, taki okrągły i ma kolce. Czyli nie? Ten nasz. Ten nasz ma takie małe kolce, tak. Mhm. To są owoce, które nazywane są też polskimi cytrynami, bo cytryny u nas nie rosną, a pigwa i pigwowiec tak, bo one mają nawet więcej od cytryny witaminy C i też są dosyć kwaśne. Więc na przykład gdybyśmy, zobacz, chcieli również od czasu do czasu nie kupować cytryn, to moglibyśmy stosować pigwowce lub pigwę do herbatki. To też, widzisz, nie będziemy musieli kolejnego produktu kupować. Też jest ciekawe to, że pigwa i pigwowiec to są owoce, które mają największą zawartość pektyny ze wszystkich owoców, czyli właściwości takie zagęszczające, żelujące. Tego się normalnie nie robi, ale gdybyśmy na przykład chcieli zrobić wegetariańskie zimne nóżki, to nie musielibyśmy zagęszczać tych nóżek żelatyną albo agarem, tylko pigwą albo pigwowcem. To z czego można zrobić wegetariańskie zimne nóżki? No, trzeba by zrobić może z jakichś warzyw, na przykład z selera, bo seler może się dosyć dobrze komponować, bo to są dosyć kwaśne owoce, nie? Ale widzisz, może moglibyśmy wymyślić jakiś przepis na wegetariańskie zimne nóżki, które będą zagęszczone pigwą albo pigwowcem, czyli tą pektyną, która tutaj jest. Kolor jeszcze. Mam tutaj taką małą buteleczkę nalewki z pigwy, czyli pigwówki. I ona ma piękny, taki złoty kolor. I ciekawe, czy ta też będzie miała taki kolor, kiedy się już wyklaruje, nie? No, może mieć trochę jaśniejszy, ale może dojdzie do takiego koloru. Może, bo w zasadzie to jest nasza pierwsza nalewka. W życiu kompletnie nie robiłem nalewek. Nigdy nie myślałem, że będę robił nalewki. Dzisiaj bardzo chcę, dlatego tak nieprofesjonalnie tą nalewkę może robię, ale jestem pewny, bo tak jest zawsze, że podpowiecie, jak wy robicie nalewki dobre, jak to wam wychodzi. I może też, tak jak na przykład twoim nowym hobby jest robienie chleba. No właśnie, to będą... To może nalewki, nie? Będą też takim hobby. I wiesz, powiem ci, że pigwówka, bo to jest pigwowcówka, jest na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o najczęściej robione nalewki. A wiesz, co jest na pierwszym i na drugim? Orzechówka? Nie, o nie. Na pierwszym miejscu jest wiśniówka, a na drugim miejscu jest... Śliwowica. Śliwowica, tak. Śliwowica. Wiśniówka jest dosyć słodka, ale to chyba przecież można regulować ilością cukru. No ciekawe, czy będziemy mieli śliwki, bo nawet nie wiemy, jakie te drzewka są.
Oby były śliwki. Oby były śliwki, to będziemy robić śliwowice. Tak. Dobrze. Czyli teraz ile musimy czekać? 12 tygodni i po 12 tygodniach rozlewamy do butelek. I to wtedy się będzie klarowało, tak? Tak. Dobrze, to czekamy. Chętnie spróbuję twojej pierwszej nalewki. Za 12 tygodni w szorcie powiemy wam, co z tego wyszło.